różne słowa padały w kampanii. Przypominany jest wiec wyborczy, na którym w czerwcu pani dzisiejsza premier Beata Szydło mówiła dla każdego dziecka. W innym punkcie w programie spisanym rzeczywiście mowa od drugiego. Ale w czasie kampanii padały też słowa na każde dziecko. Ja przypomnę tylko mojego tweeta, który cieszył się kilka dni temu bardzo dużą popularnością. Tweeta z lipca 2014 roku, gdzie mowa jest właśnie o 500 zł na drugie dziecko. No to także to ja się zgadzam, że mówimy o dwóch latach. Została ta propozycja, ten postulat zapisany w programie Prawa i Sprawiedliwości. Potem zarówno pan prezydent Duda podczas swojej kampanii, jak i potem pani Beata Szydło podczas kampanii parlamentarnej mówili o tym bardzo wyraźnie. Ja, proszę mi wierzyć, ja mam listę podczas jednego z programów telewizyjnych, odczytałem więc kilka czy też kilkanaście cytatów pana prezydenta mówiących właśnie o tym, że, i mówił to bardzo wyraźnie, że mowa jest o programie przeznaczonym dla rodzin i dla drugiego dziecka w tychże rodzinach. Czyli w kampanii czasem emocje mogą ponieść i można się zgalopować. No można w takim sensie, panie redaktorze, w takim sensie, że jeżeli ktoś znajdzie jakąś wypowiedź, jakiegoś wieco wyborczego, gdzie czy to Beata Szydło, czy Andrzej Duda mówią, że to jest program na każde dziecko, oczywiście, że być może kiedyś taka wypowiedź się zdarzyła. Ale jak mówię, powtórzę teraz jeszcze, w programie Prawa i Sprawiedliwości od dwóch ponad lat, niespełna, przepraszam, dwóch lat, jest mowa o drugim dziecku.